Cześć Wam, dzisiaj. Ja jest Wizu witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. O tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że dziś miałem przygotowane coś specjalnego, co nie zostało zrealizowane ze względu na to, że paczka z Chin nie doszła. Zamówiona prawie 3 miesiące temu, więc niestety przykro mi. A miało być coś humorystycznego. Rok temu na ten temat gadałem, że ja nie jestem fanem nabierania ludzi na prima Aprilis Jestem fanem robienia czegoś zabawnego, bo wkręcanie zazwyczaj kończy się tak, że albo kogoś trollujemy, albo kogoś wkręcamy, że coś się stanie, więc. Jest to albo przynajmniej dla części odbiorców przykre, albo nakręcam, że coś fajnego będzie, a to jest nieprawda. Więc zazwyczaj tego typu żarty to jest coś, co bawi, śmieszy, ale nie jest tak radosne, jakby mogło być z mojej perspektywy. To jest coś, co mnie bawiło, jak byłem taki, znaczy jak siedziałem przed kompem, to byłem taki... Standard! Odpalam się z nagrywaniem sąsiedzi, odpalają się z odkurzaniem. Jak? Jak to jest możliwe? Nagrywam w różnych porach, prawie zawsze i codziennie. Wyrosłem z tego, najwyraźniej wyrosłem z tego, więc dziś miało być coś innego, co zrealizuję przy innej okazji. A jeżeli chodzi o żart, to zapraszam Was na recenzję ryżowaru, która pojawiła się rano, to jest kulturalne wydarzenie tego sezonu. Zapraszam bardzo, bardzo. Recenzje są, jak widzicie, ogromnie pozytywne. Ludzie to odebrali bardzo dobrze, więc ja jestem za. Możemy tak częściej. I jeżeli chcecie, jeżeli mi się uda, jeżeli nic nie wybuchnie, to zapraszam. Wieczorem na stream z ryżowaringu Odpalę, włączę. Przez 30 minut nie będzie się nic działo, będziemy patrzyli na ryżowara a potem wyłączę. Będzie fantastycznie. To będzie jak większość moich streamów. Nie żartuję, nabijam się. Ludzie, streamy. Wczorajszy stream, nie wiem, dawno się tak nie śmiałem. To było przekomiczne miejscami, było super. Większość osób dostała absolutnie to, co chciała. Wydaje mi się, że wczoraj trafienia były mocniejsze niż przedwczoraj, więc znowu potwierdza się, że drugiego dnia były lepsze trafienia. Nie wiem jak, nie wiem jakim cudem, było ekstra. Niestety znowu nie było podwójnego trafienia, więc troszkę mnie to boli. A nie było też po... Trójnego, a nie poczwórnego, więc oh well, oh well, Ale trafienia były naprawdę zacne, było back to back Dostał, chyba Krągilo dostał Że mu wjechało i za chwilę wjechało mu drugie I tą drogą była Jean Ja wyszedłem ze streama Pokontrolowałem, że będzie czyli faktycznie, na poleciała i mamy rzuty sumienia Ale spoko, nie, nie zmarnował więcej niż 10 rolek na reset PT na gwaranta Więc win-win, win-win situation Jakbym to ja był, to ja bym się cieszył Ale jeżeli nie widzieliście wczorajszego streama, to on się powinien pojawić online gdzieś tak może dzisiaj wieczorem Nie wiem, YouTube pokazuje mi, że zostało jeszcze kilka godzin na checkingu Więc jak się skończy, no to ja go wrzucę online Póki się nie skończę tego wrzucić, no i po prostu nie mogę Nie wiem jak to działa Przejdźmy dalej Je jeżeli chodzi o nasz pierwszy konkurs i zwycięzcę, Tu mamy zwycięzcę. Trzy miesiące? Tak? Wydaje że to chyba miało być trzy miesiące. Loro, Loro się już ugaduje ze zwycięzcą. Nitro Discord. Taki prawdziwy Nitro Discord. Wiecie, nie, że boty, jakieś wkręcanie i wyciekające hasła. Zgubione konta. Prawdziwy Nitro Discord dla osoby, która jeszcze nie miała. Nitro Discorda do tej pory. Leci do Edgar. Podkreśnik Walden czy walt 3 n Gratuluję. Jesteś osą. Cieszę się z Twojego zwycięstwa i z Twojego szczęścia. Macie tutaj wklejony screenshot, który wygrał były zacięte boje na temat tego, kto ma wygrać. Każdy miał inną opcję, nie pokrywały się w ogóle, ale jak pokazywaliśmy swoje opcje, to było takie okej, okay, to też jest dobre, to też jest świetne, to też zasługuje. No i, i potem była szarpanina i mamy zwycięzcę. Edgar poleciał do ciebie, mam nadzieję, że już jest aktywne, mam nadzieję, że wszystko działa, jak nie, to dawaj znać i ogarniemy coś naokoło. Więc... To jest od Lora. Loro tą część konkursu sponsorował i załatwiał, więc ochuel. Well. A my... Lecimy dalej! Lisajki, moje drogie i kochane, przypominam po raz ostatni, bo się zasadniczo konkurs skończy drugiego, czyli że jutro Dobra, jeżeli chcecie zgarnąć t-shirt z Ventim, tu on jest, tu jest Venti, tu jest dół diego, tu jest góra, tu jest dół ten t-shirt, ten t-shirt od Eve Anime jest do wzięcia Jeżeli polecicie na Instagram od Eve Anime Zostawić serduszko i komentarz I zasubskrybować oczywiście IwAnime A w tym komentarzu musicie walnąć poezją Jakaś rymowanka, coś związanego z bardem Coś związanego z naszym ventim Wrzucacie tam, oznaczacie nas Pamiętajcie o oznaczeniu Jeżeli nas nie oznaczyliście to polećcie I zostawcie komentarz do swojego komentarza I nas tam oznaczcie Czas macie do 2 kwietnia do północy Czyli powoli wam się kończy Do jutra do północy macie czas 3 rano zbierze się gremium specjalistów i wybierzemy poezję, która zasługuje na barbatosowy t-shirt, to jest MK. Pamiętajcie o tym i pamiętajcie również o fakcie, że jest to nagroda... O, jaki piękny zachód słońca! Że jest to nagroda fizyczna, którą musimy wysłać na realnie istniejący adres, tudzież inny paczkomat, więc jeżeli jesteście niepełnoletni, to bardzo mile widziana jest zgoda rodzica, tudzież prawnego opiekuna. Ten zachód słońca w tym miejscu jest przecudowny. I te jej lisie uszka. Więc, jeżeli marzy wam się t-shirt z barbatosem, to jest dobry moment, żeby o nie go zawalczyć. A my przeskoczmy do kolejnego konkursu, czyli organizowanego przez Dave'a na 15 tysięcy wizów na wizowym kanale. By wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać na liseu 2pl i tutaj dostaję informację, że niektórzy mają problem z wysyłaniem na O2. Nie wiem dlaczego, będziemy na szybko zakładali, pewnie dzisiaj drugiego maila i wszędzie go podepnę. To będzie coś podobnego brzmieniowo, ale zobaczymy, ogarniemy i podepniemy drugiego maila, innego i z obu tych mailów będą brane pod uwagę zgłoszenia, więc spokojnie. Maila o tytule z okazji 15. A w tym mailu ma się znaleźć e, rysunek e, Liska. Lisek przebrany za postać Zgęszina. Może to być lisek przebrany za Jaemiko, może to być lisek przebrany za Żongliego, albo za Beneta. Albo za Reizora, Albo za Kli. Albo za Fischl. Albo dobra, nieważne. K kogo chcecie? Wybieracie jakąś postać i Liskę ubieracie. W tą postę, to znaczy, żeby wyglądała trochę jak ta postać. Wiecie o co, man. Lisek w cosplayu. Czas macie do 9 kwietnia do godziny 12. Potem gremium specjalistów, złożonych z tych, którzy nie uciekną na czas, siądzie i wybierze, który rysunek naszym zdaniem jest najzabawniejszy, najfajniejszy, najciekawszy i w jakiś tam sposób najbardziej do nas trafia. Są trzy punktowane miejsca, a do wzięcia są. Za pierwsze miejsce jeden blessing i podstawowa wersja Battle Passa. Za drugie miejsce dwie sztuki blessinga. A za trzecie miejsce jeden blessing. Oczywiście równowartość Wartość najprawdopodobniej paysafe cardem albo przelewem jak wam będzie wygodniej. Wolałbym się nie logować na wasze konto i wam tego kupować, bo, bo, bo wiecie, będziecie musieli zmieniać hasła i tak dalej, i tak dalej. Więc trzymajmy się tego, że paysafe card albo przelew, najlepiej przelew. D dobra opcja, to jest dobra opcja. Dobrze, mając to za sobą, polećmy dalej, bo jest e, sporo. Warto by było powiedzieć, że uwaga, spekulacje, i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś się nie przepada, to polecałbym się winąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odobaczy, co się usłyszy, to się również nie odusłyszy pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem OK oraz jeszcze większym ziarnem soli. Bo niektóre z tych informacji mogą być prawdziwe na chwilę obecną, a zmienić się do momentu wyjścia na serwery live A inne mogą być po prostu trefne, wydaje mi się, że tych drugich dzisiaj może być mało Aczkolwiek jedną informację podkreślam bardzo sus, bardzo sus, jest oznaczona jako sus spekulacja A cała reszta mówi o rzeczach, które się zmieniają na chwilę obecną Więc zmienianie się jest, jest fajne, wymienianie się jest fajne, wiecie, tak jak dzieci maskami w przedszkolu i w szkole i tak dalej, i tak dalej No dobrze, zacznijmy od spekulacji na temat questów do aktualizacji 2.7, zaczniemy i... Nie będziemy na tym kończyli mniej lub bardziej, ale mamy questowo parę rzeczy związanych z nadchodzącą aktualizacją, czyli będziemy mieli na pewno Archon Quest'a związanego z Kezmem. Będzie się w Kezmie dużo działo i będzie troszkę cięższej fabułki w Kezmie, z tego co ja rozumiem. I nie będzie to aż taki krótki Quest, przynajmniej tak informacje do mnie dotarły od testujących, więc mam nadzieję, że się nie mylą i mam nadzieję, że to będzie troszkę dłuższa przygoda. Co więcej, będzie Story Quest od Jelan, Ambrabilis Orkis Chapter Akt I i podobno jest bardzo sympatyczny. Co więcej, będzie również hangout dla Kuki Shinobu. To wszystko się zmieści w 2.7. Jest parę rzeczy, o których wiemy, które w 2.7 na razie nie są podpięte, co oznacza, że niektóre postacie takie jak <laughs> Kazucha nie będą w 2.7, będą w 2.8 najprawdopodobniej, jeżeli nic się nie zmieni. Co więcej, tam też głosy o innych hangoutach od różnych postaci, które mamy od bardzo dawna, które też miałyby się pojawić przed aktualizacją 3.0, co oznacza, że aktualizacja 2.8 dalej bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobna, jeżeli nie nawet bardziej prawdopodobna niż była do tej pory. Jak już o Jelan i jej kwestii wspominaliśmy, to warto by było powiedzieć, że wszystkie animacje, zarówno do niej, jak i do Kuki Shinobu, są na Discordzie. Możecie pooglądać, jak biega, jak atakuje, jak tam strzela z łuku i jakie ma te fajne wszystkie. Ziuu! Od beta testera jednego dostaje informację, że E, jej elemental skill jest mega upierdliwy, bardzo niefunkcjonalny, jeżeli gra się na telefonie, jeżeli robicie hold. Bo tapnięcie nie sprawia problemu, jeżeli robicie to na przytrzymaniu, to na telefonie. To jest bardzo, bardzo... Mało, mało fajne, ale jak loguje się na swoje konto na pc ta i gra na padzie albo klawiaturze i myszce, to mówi, że działa wszystko mega i jest taka bardziej funkcjonalna wersja. To jest coś pomiędzy turlaniem się Saju a bieganiem Mony, czy tym pływaniem. To takie wrażenie sprawia, co prawda, widać postać, ale on takie wrażenie odnosi, że to jest coś pomiędzy jednym i drugim i jemu się to bardzo podoba, ale to jest opinia jednej osoby, więc weźcie to pod uwagę i jeszcze tutaj jedno info. Elemental skill od Jelan generuje tyle. Samo energii, czyli konkretnie cztery partikle, niezależnie czy się tapnie, czy się przytrzyma, efekt jest ten sam, jeżeli chodzi o regenerację energii. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, no to wiecie, jest troszkę inaczej. Tapnięcie robi tylko przeskok i oznacza to po drodze, a przytrzymanie pozwala nam biegać. Przeciwnicy wtedy normalnie się poruszają, a my jesteśmy tak jakby duchową formą, która nie przesuwa, nie wchodzi w interakcję z przeciwnikami, przez których przebiegamy. My ich tylko tagujemy, przelatujemy sobie, nie zmieniamy nic w trakcie trwania tego lifelina. Wszystko zaczyna się dziać. Kiedy oznaczanie zostanie, Zakończone, albo przerwiemy, albo skończy się czas tego biegania. No dobrze, przeskoczmy do drugiej postaci, która się zbliża w aktualizacji 2.7, czyli do Kuki Shinobu. I muszę Wam powiedzieć, że z mojej strony jest zachwyt, tudzież, no, nie każdy reaguje tak bardzo pozytywnie na nią, ze względu na jej kolory. Im bardziej na nią patrzę, tym bardziej ona wygląda mi jak postać w stroju od WF-u. Nie wiem, czy też macie to skojarzenie ze szkoły podstawowej. Za moich czasów były takie charakterystyczne spodenki i charakterystyczne koszulki, które teraz często widzę na filmach z Chin, Korei i ten klimat. Prawdopodobnie to, co ja mam zakodowane w głowie, to są jakieś takie pozostałości osady z czasów PRL-u, czyli coś, co tam jakby poniekąd dalej funkcjonuje w jakimś stopniu. I jak na to patrzę, to te bardzo krótkie spodenki wyglądają tak jak te spodenki od WF-u, które u nas, u nas były. Więc no dobra, lecimy dalej. Kuki Shinobu na swojej IDOL animacji zdejmuje maskę, przeciąga się, ziewa, i jest to przeurocze, przecudne i wygląda bardzo fajnie. Pod Podoba mi się, że od tyłu nie ma aż takiego podobieństwa, jeżeli chodzi o fryzurę do Joj mi, tak. Bo z przodu wyglądają bardzo podobnie, tylko inny kolor włosów, a z tyłu jest to tak ułożone, że aż tak bardzo tego podobieństwa nie widać, co oznacza, że twórcy robią reuse asetów, po prostu używają te same assety ponownie do no, lustrzane, wiecie, bajzu, a ja to idziemy w tym kierunku i zmieniają kolory, żeby to się bardziej od siebie odróżniało. Niestety te postacie wychodzą w dość małym oddaleniu czasowym od siebie, co oznacza, że bardzo szybko to Zostało wyłapane. Z jednej strony szkoda, z drugiej strony bardzo inteligentne korzystanie z dostępnych i posiadanych asetów. Nie ma co krytykować twórców za to, że są na tym oszczędni, ale jak już są oszczędni, to mogliby tak sypać 2 trzy razy więcej czwórek niż dają. Kontynuując, wczoraj wspominałem, że jej elemental skill wygląda bardzo podobnie do tego co ma barbarka. Funkcjonalnością jest coś pomiędzy barbarką a dioną. Chodziło mi o to, że to lata wokół niej tak jak ten barbarkowy skill, co oznacza, że z chilowaniem na około troszkę średnio, ale bije podobnie tak jak ten dionkowy. I tutaj będą rozjeżdżały się. Do ostrza klepać przeciwników od tego rozsuniętego Pejczomiecza, Bata, nie wiem jak to nazwać Whipsword. Whip Blade, no jakoś tak Więc na animacjach wygląda to super, zapraszam Na Discorda, tak jak mówię, zarówno animacje Kuki Nobu, jak i Jelan już tam skopiowaliśmy I ładnie wyglądają, więc Ekstra, a co do samej Kuki Nobu, Są zmiany, jeżeli chodzi o jej konstelację Jeszcze konstelacji w sumie nie przytaczałem, ale już Wam mogę powiedzieć, że C6 się zmieniło Do tej pory był opis taki, że kiedy Kuki Nobu życie spadnie poniżej 25%, albo Zgarnie zabójcze obrażenia, które powinny ją Wykończyć, odpali się następujący Rząd efektu, nie zginie w tym Momencie więc robi się na jedno trafienie nieśmiertelna. Ten efekt może wystąpić co 60 sekund i zwiększa się jej Mastery Elemental Mastery na 15 sekund o 150. Mniej lub bardziej tak ma to działać, ale w nowej wersji zostało to rozbite na dwa etapy. Ta jedna część związana z Elemental Mastery na 15 sekund jest związana konkretnie z tym, kiedy Kuki Shinobu straci życie poniżej 25%. Wtedy się to odpala co 60 sekund. Może to zostać odpalone, czyli jeżeli życie spada poniżej 20%, dostaje 150 Elemental Mastery na 15 sekund i raz na minutę możemy dostać ten bonus. Jeżeli chodzi o zabójcze obrażenia, to jest jakby drugi element nie są teraz już połączone, ale są dalej w tym samym opisie: że jeżeli dostaniemy obrażenia, które powinny nas zabić, to tym razem nie giniemy i cooldown startuje 60 sekund do kolejnego odpalenia, co oznacza, że powinniśmy zginąć. Udało nam się, powinniśmy coś zjeść, żeby nie zostać wystrzeleni na orbitę, i za 60 sekund mamy kolejną kartę pozwalającą nam bezpiecznie i bezproblemowo uniknąć śmierci. Mając to za sobą, mając to za sobą, no zahaczmy na chwilkę o Abysa. Abys, no, ruszył dzisiaj Abys. Miałem wam wczoraj przypomnieć, że Abys się kończy. Jeszcze na no, no, ostatniej prostej walka o Abysa była bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Ale! Abys do aktualizacji 2.7 wygląda na to, że 2.7 lekko podbija ploty na temat tego, że w tej aktualizacji miałby się pojawić Itto. A taki takiej Itto podobnie tak jak Abys do aktualizacji 2.6 sugerował, że miałby się pojawić w i faktycznie wentyego na banerach mamy. Czyli aktualizacja 2.7 Spiral Abyss, piętro 11 Leyline Disorder, obrażenia zadawane przez postacie dzierżące Claymory są zwiększone o 75%. Co oznacza i to. I to z cookie? Może! Do tego dojdziemy zaraz, ale Sezu wstawia piękne graficzki i macie tutaj też rozpiskę tego, co się powinno pojawić. Zdaniem Ubaczy, oczywiście weźcie pod uwagę, że to są informacje wyciekające na samym początku bety. Co oznacza? Co oznacza, że może się jeszcze bardzo dużo zmienić do końca. Zmiany mogą być drastyczne, no ale widzicie, co, gdzie i jak powinno być, z czym będziemy mieli do czynienia i z czym będziemy walczyli. Jest spora szansa, że coś się zmieni, bo zazwyczaj coś się zmienia, ale nie zmienia się drastycznie. Zazwyczaj jedna, dwie rzeczy wylatują, są zamieniane. Przez inne, ale ogólnie schemat pozostaje ten sam. Myślenie o tym, jakie będzie zagrożenie i jak trzeba do Abyssa się przygotować, jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. Więc kontynuując myśl z Ito, przeskakujemy do kolejnej bardzo podejrzanej spekulacji, która leci konkretnie od moich, że mamy Ito i o dziwo wspominają o czwórkach i te czwórki są bardzo, 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 bardzo podejrzane, bo Ito jest podejrzany o wiele mniej. To jest bardzo śmieszne, bo, bo, bo gadam o tym Ito dłuższego czasu i na początku się bardzo ze mnie śmiano, a teraz wszyscy robią, mmm, a może jednak? Nie wiem, może jednak. Jednak. No więc, informacje, które zostały w moim kierunku rzucone, są takie, że na pierwszym banerze powinna być Jelan, i bardzo możliwe, że będzie z jakimś rerunem. Że Jelan nie będzie sama, będą tam dwa banery, z tymi samymi czwórkami, oczywiście, ale będzie Jelan i możliwy rerun niepewny, na razie możliwy. Wygląda na to, że jest jakieś zamieszanie przy banerach tam, gdzie mogą zajrzeć. Lecąc dalej, w drugiej połowie aktualizacji, na tym banerze, na którym powinna być Kuki, będzie i to, z bardzo możliwe, że drugim rerunem. Będzie co najmniej jeden rerun w tej aktualizacji, ale sugerują, że mogą być nawet dwa, a jeżeli nie, to Mihojo jeszcze nie jest pewne, na którym etapie ten rerun będzie, czy z Aratakim, czy z Jelan, bo bardzo możliwe, że będą cztery postacie, pięciogwiazdkowe do wzięcia i byłaby to nowość, ale to też może być kwestia tego, że Mihojo jeszcze nie jest gotowe do podjęcia finalnej decyzji, co, gdzie, kto i jak, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne w tej sytuacji, ale czwórki, czwórki, które zostały gdzieś tam ruszone ze względu na inne rzeczy, do których mieli dostęp, które im sugerują, że może być coś w tym, że w drugiej połowie pojawią się takie, nie inne czwóreczki, co zresztą ma dużo sensu, jeżeli patrzycie na baner z Aratakim. Więc Kuki, no oczywiście, to jest ta jedyna postać, o której wiemy i to niekoniecznie, nie? I to spekulujemy teraz, głównie ze względu na Abysa, te spekulacje wcześniejsze zdają się mieć więcej sensu, ale tylko o Kuki wiemy. Jeżeli faktycznie Kuki będzie na drugim banerze, bo równie dobrze może być na pierwszym banerze, ale raczej nie będzie z Jelan. Więc Kuki. A dwie postacie, które gdzieś się tam pojawiają, które moim jakby sugerują, że mogłyby być mocniej brane pod uwagę jeżeli chodzi o ten baner, to jest Goro i Sayu Goro jest bardzo sensowny i jest idealny dla Ito. I problem, główny problem, dla którego mógłby nie być, to jest fakt, że właśnie jest idealny dla Ito. Raz był na startującym banerze z Ito, i można założyć, że ta sytuacja nie powinna się powtórzyć, bo ci, którzy szarpią się po Ito, potrzebują też Goro, więc mogą równie dobrze wysłupać więcej hajsu, żeby rolować na innym banerze i zdobyć tego Goro do swojego Ito. Z perspektywy Hojowers to jest bardzo finansowo dobry plan. Nie wydaje mi się, żeby był najbardziej. Radosne dla tych, którzy chcą obie te postacie, bo widzą Geo Supremacy. Ale niestety tak wyglądają realia, co nie zmienia faktu, że ten Goro się na tyle przewinął, że dali mi znać, że ej, ej, a może jednak Goro po raz drugi z i będzie. Bo to tak wygląda, żeby to mogło mieć, mieć rację bytu. Nawet. Co więcej, Sayu się również pojawia w tych informacjach, plotach i przeciekach. Sayu, Claymore, bonus, jaki będzie na piętro 11 do Spiral Abyssa. Wydaje mi się, że obie te postacie raczej mało prawdopodobne, ale jakby miała być Kuki, Goro i Sayu, na banerze z Ito, to ja lecę po konstelację Ito i pakuje wszystkie swoje rolki. Przepraszam, Kazucha, naprawdę przepraszam. Ale w tej sytuacji, Kuki, gorona C4 i jakaś saju wreszcie, bo saju nie posiadam. Z mojej perspektywy, to byłby baner marzenie. Ale to jest moja perspektywa. Chciałbym się dowiedzieć, jak wy się na to zapatrujecie. Więc, e, tja. Nie można mieć wszystkiego, tak jak mówię, to jest bardzo wczesna informacja w oparciu o inne rzeczy z banerem, niezwiązane, które sugerują, że na banerze mogłoby się pojawić to, a nie coś innego. Przejdźmy do ostatniej spekulacji dzisiejszego dnia, czyli. The Almighty Ara taki Great and Glorious Drumlong Festival. Czyli event muzyczny, który pojawi się w aktualizacji 2.7 i zdaniem NPC ów którzy się bostują jacy to oni nie są osą. Awesome. Ten festiwal jest większy niż Hiro i Lantern Ride Festival nawet razem wzięte! Wydaje mi się, że nie można tego traktować na poważnie ze względu na to, że to Ara taki gang, ale będziemy mieli festiwal, w którym będziemy mogli sami wpływać na to, jak będzie leciała muzyka, bo będziemy grali na bębenkach Ara takiego więcej, Arataki taki gang i to i to w 2.7. Bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobnie. Одно. Ja. Cieszy mnie ta informacja bardzo. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Kisiunie. Dziękuję Ci, jesteś awesome! Pamiętajcie o tym, że wciąż trwa The Web Event. I jeżeli odhaczacie wszystko od samego początku do teraz, to jest początek miesiąca. Pierwszy dzień są Czerwone szmaty z Excellent, co oznacza, że jutro, pojutrze, po pojutrze, czwartego, będą pierwsze primogamy. Jeżeli będziecie odbierali wszystko po kolei, oczywiście, co więcej, co więcej, primogamy są tak, jak było w poprzednich miesiącach: czwartego, jedenastego i osiemnastego dnia waszego logowania, nie konkretnie czwartego. Kwietnia, tylko o dnia Waszego logowania. Co oznacza, że jeżeli zgubicie jeden dzień czy dwa, to będziecie mieli tam, nie wiem, nie czwartego, tylko piątego czy szóstego. Na tej zasadzie to działa. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric transformerze. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście przyosom, fantastyczni! Dziękuję Wam bardzo, Lisi Magowie. Dziękuję. Cry44 for for. Witamy w grupie Lisich Magów, a Lisi Arcy Dzięki Wam, bardzo dużo dzieje się na tym kanale. I to, i to jest dziś wszystko, co ja mam dzisiaj dla was przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego odzienka, świetnych pięciogwiazdkowych roliniech, Boże, karenczy wam sprzyja, a my widzimy się przy następnej okazji, która nadarzy się najprawdopodobniej jutro. Miłego, do następnego. Hej, i zajrzyjcie na ryżowar, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I Teraz by nagrywanie! <grywa>